Szanowni Państwo, dzień dobry. Joanna Podgórska. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu Eduradiologia. Tym razem rak trzustki, ocena resekcyjności i obraz po leczeniu. Na samym początku chciałam przypomnieć tutaj anatomię tego obszaru. Trzustka jest narządem, który leży zaotrzewnowo, który niestety nie ma żadnej torebki, ale leży w sąsiedztwie bardzo ważnych anatomicznych struktur, głównie naczyniowych, co sprawia, że niestety naciek raka trzustki szerzy się bardzo szybko poza miąższ narządu i może naciekać w ważne anatomiczne struktury. Stąd znajomość tego obszaru jest bardzo ważna dla oceny przedoperacyjnej. Oczywiście trzustkę dzielimy na głowę, trzon i ogon, taki podstawowy podział. Warto, żeby umieć oceniać badania do celów leczenia chirurgicznego, wiedzieć mniej więcej, jakie te zabiegi chirurg może wykonać. Otóż jeżeli zmiana ogniskowa położona jest w głowie trzustki, będzie to pankreatoduodenektomia, czyli usunięcie głowy trzustki wraz z dwunastnicą. Natomiast w przypadku, kiedy zmiana ogniskowa będzie położona w trzonie lub ogonie trzustki, będzie to tak zwana obwodowa resekcja trzustki ze splenektomią. Gdzie zatem leży ta płaszczyzna pomiędzy, gdzie jest to odgraniczenie, kiedy chirurg wykona pankreatoduodenektomię, a kiedy obwodową resekcję trzustki? Otóż jest to tak zwana cieśnień trzustki, której płaszczyznę powinniśmy umieć sobie mniej więcej wyznaczyć właśnie, żeby móc tutaj być pomocnym. Płaszczyzna ta biegnie przez ważną tutaj naczyniową strukturę, jaką jest tętnica żołądkowo-dwunastnicza. Tętnica ta biegnie po przedniej powierzchni trzustki i łączy do rzeczy zakresu unaczynienia pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej. Na poprzecznych obrazach możemy ją dosyć łatwo zidentyfikować na przedniej powierzchni głowy trzustki i wyznaczając płaszczyznę pomiędzy żyłą wrotną, a tą tętnicą, mniej więcej uzyskujemy płaszczyznę tak zwanej cieśni trzustki, czyli właśnie tą płaszczyznę, która nam odgranicza zakres operacyjny pankreatoduodenektomii od obwodowej resekcji trzustki. Oczywiście przez głowę trzustki biegnie jeszcze jedna ważna struktura, jest to przewód żółciowy wspólny, dlatego jeżeli zmiana nowotworowa położona jest w głowie trzustki, często widzimy wtórne do jej obecności poszerzenie nie tylko przewodu trzustkowego, ale też i dróg żółciowych. Chciałam jeszcze przypomnieć o rozwoju embriologicznym trzustki, która powstaje z dwóch zawiązków, brzusznego i grzbietowego, które w okresie rozwoju łączą się ze sobą, tworząc narząd, i czasami z tego rozwoju wynikają jakieś takie odmiany anatomiczne, czy może wady anatomiczne, które mogą nas troszeczkę zmylić. Jedną z nich jest inna struktura zawiązka brzusznego i zawiązka grzbietowego. Może on być bardziej stłuszczały, przebudowany po prostu tkanką tłuszczową, co będzie sprawiało wrażenie, że będzie się odróżniał od pozostałej części trzustki i będzie sprawiało to wrażenie zmiany ogniskowej. Ale te struktury anatomiczne, takie jak przewód żółciowy, będą oczywiście niezmienione, będą prawidłowe, nie będą zwężone. I wtedy możemy się zorientować, że to jest właśnie być może taka po prostu odmiana anatomiczna. Drugą taką odmianą może być brak któregoś zawiązka, raczej będzie to brak zawiązka grzbietowego. I wtedy pacjent będzie miał tylko głowy trzustki, a będzie brakowało trzonu i ogona trzustki. I to może nas mylić, może nam się wydawać, że pacjent przebył operację, której z kolei nigdy nie był.
Kolejnym drobiazgiem anatomicznym, na który chciałam zwrócić uwagę, są sploty nerwowe autonomicznego układu nerwowego, które znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej. Nam się wydaje, że ich nie widzimy, ale jak się skupimy i przyjrzymy sobie dokładnie pod tym kątem tomografię komputerową, to tak naprawdę takie struktury, które zwykle interpretujemy jako węzły chłonne, czyli takie hipotensyjne pasmowate struktury, trochę osyłkowate, to właśnie jak sobie porównamy z obrazem z atlasu anatomicznego, to właśnie częściowo nie muszą być wcale węzły chłonne, ale właśnie sploty autonomicznego układu nerwowego, które są całkiem grube i mogą być jak najbardziej widoczne. Każdy patolog, który ocenia preparaty raka trzustki, powie nam, że rak trzustki bardzo chętnie szerzy się wzdłuż właśnie struktur nerwowych. I ten slajd chciałam pokazać właśnie głównie z tego względu, żeby zrozumieć, że te nerwy są taką autostradą dla nacieku raka trzustki i dlatego w tej lokalizacji, gdzie tych splotów nerwowych jest dużo, tam spodziewamy się nacieku nowotworowego, czyli wokół pnia trzewnego, wzdłuż tętnicy kreskowej górnej, wokół tętnicy wątrobowej wspólnej, to są właśnie te obszary, które rak trzustki bardzo często nacieka i często jest to taki naciek dosyć odległy od zmiany pierwotnej. On właśnie dlatego tak powstaje, bo szerzy się wzdłuż nerwów. Też oczywiście aorta i żyła główna dolna. Ocenę pacjenta z rakiem trzustki możemy podzielić na takie dwa obszary. Będzie to ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, o czym będzie cała dalsza część wykładu, ale oprócz tego jest jeszcze właśnie ta ocena anatomiczna, niezwiązana już jak gdyby z rozległością nowotworu, czyli z naciekiem nowotworowym, ale właśnie z planowanym zabiegiem resekcji, czyli takie odmiany anatomiczne, które mogą istnieć u danego pacjenta, które mogą takie leczenie operacyjne utrudniać. Jedną z nich, na którą chcę zwrócić uwagę, jest obecność inaczej niż zwykle położonej tętnicy wątrobowej prawej, która może odchodzić od tętnicy kreskowej górnej. Zwykle ta odmiana anatomiczna nie ma żadnego znaczenia, ale 15% pacjentów tak ma, ale kiedy się posiada raka trzustki, to niestety ta tętnica wtedy przebiega bardzo blisko głowy trzustki, przebiega po tylnym zarysie głowy trzustki i nawet jeżeli nie jest nacieczona, to może stanowić taki anatomiczną przeszkodę. Drugim problemem, na który chciałam zwrócić uwagę, jest właśnie całe tutaj połączenie tego unaczynienia z zakresu tętnicy kreskowej górnej i pnia trzewnego przez tętnicę żołądkowo-dwunastniczą, która właśnie jest usuwana w trakcie pankreatoduodenektomii. Usunięcie tej tętnicy u pacjenta, który tutaj nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych konsekwencji. Po prostu jelito cienkie jest zaopatrywane od tętnicy kreskowej górnej, a wątroba tutaj od pnia trzewnego. Natomiast w momencie, kiedy któryś z tych naczyń jest zwężone, tętnica ta może stanowić ważną drogę krążenia obocznego. W przypadku zwężenia pnia trzewnego krew tętnicza do wątroby może się kierować od tętnicy kreskowej górnej poprzez tę tętnicę. Wtedy zamknięcie jej w trakcie zabiegu operacyjnego może być może mieć bardzo poważne konsekwencje i rzadsza sytuacja, ale odwrotna, kiedy jest zwężony lub zamknięta tętnica kreskowa górna, ale jelito cienkie jest unaczynione od pnia trzewnego poprzez to krążenie oboczne tętnicą żołądkowo-dwunastniczą, wtedy może dojść do niedokrwienia jelit w przypadku zamknięcia tej tętnicy. Dlatego też poza tym, że musimy się skupić na zakresem nacieku i oceną miejscową, o której zaraz będziemy mówić, musimy się skupić też na tych kilku aspektach unaczynienia tej okolicy, które musimy ocenić w takim badaniu.
żeby dostarczyć też informacji nie tylko na temat stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, ale też bezpieczeństwa procedur chirurgicznych. Przejdę teraz już do metod diagnostycznych raka trzustki. Oczywiście dysponujemy całą gamą metod diagnostycznych. Chyba każdy się zgodzi, że w raku trzustki tomografia komputerowa dla oceny miejscowej i zaawansowania choroby jest takim podstawowym badaniem. Ultrasonografia przezbrzuszna to oczywiście takie badanie orientacyjne, gdzie czasami po prostu dochodzi do postawienia podejrzenia obecności takiej zmiany przy jakichś niespecyficznych objawach. Natomiast najczęściej ta diagnostyka jest pogłębiana za pomocą tomografii komputerowej. Tomografia komputerowa ma tutaj dwa zastosowania. Jest to ocena miejscowa, ocena właśnie tych wszystkich naczyń, odmian anatomicznych i nacieku ewentualnego na naczynia, jak i ocena stopnia zaawansowania choroby w całym organizmie, czyli powiększonych węzłów chłonnych i przerzutów ewentualnych do innych narządów. Jak również ma znaczenie w ocenie po leczeniu, po ewentualnej chemioterapii. Rezonans magnetyczny wątroby i trzustki ma tutaj takie znaczenie uzupełniające. W przypadku wątroby jest to najczęściej uzupełnienie w celu wykluczenia przerzutów lub określenia charakteru zmian ogniskowych, które są na przykład wykryte w tomografii, a których obraz nie jest jednoznaczny. Rezonans magnetyczny trzustki ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o czasami uzupełnienie diagnostyki tomografii komputerowej przy niepewnym obrazie lub też dla oceny po leczeniu. Endosonografia ma tutaj też bardzo duże znaczenie, szczególnie w przypadku zmian małych, których nie jesteśmy pewni w innych badaniach obrazowych. Wtedy można je z większą precyzją zobaczyć w EUS. W przypadku konieczności pobrania biopsji, wtedy jest to oczywiście dobra droga do pobrania wycinka ze zmiany ogniskowej w trzustce. Natomiast PET ma znaczenie jedynie u wybranych pacjentów w celu głównie wykluczenia przerzutów. No, oczywiście te wszystkie badania składają się na jak najpełniejszy obraz tej choroby. Oczywiście ważne są tutaj pewne zagadnienia techniczne związane z tymi badaniami, szczególnie akurat w tomografii komputerowej. Tutaj protokół powinien być taki doprecyzowany. Dobrze jest stosować kontrasty o wysokiej zawartości jodu przy dużym przepływie w strzykawce. Powinniśmy starać się uzyskać tak zwaną późną fazę tętniczą, czyli powinniśmy stosować techniki śledzenia napływu kontrastu i obrazować mniej więcej w 15 sekundzie po osiągnięciu wysycenia w aorcie rzędu 100 jednostek Hansfielda. Powinniśmy stosować cienkie, 1-milimetrowe warstwy i również zaleca się, chociaż rzadko widzę na razie, stosowanie obniżenia woltażu lampy w tej fazie późnej tętniczej. Wtedy obrazy są może trochę bardziej ziarniste i wydaje się gorszej jakości, ale lepszy jest kontrast pomiędzy zmianą ogniskową a prawidłowym miąższem trzustki. W przypadku badania obrazowego, w przypadku każdego badania obrazowego, ale tutaj oczywiście też, powinniśmy sobie zadać, jaki właściwie jest cel tego badania. W przypadku raka trzustki może być to różnie. Możemy być proszeni o potwierdzenie obecności zmiany, ponieważ jest takie podejrzenie. Możemy być proszeni o ocenę resekcyjności, czyli to jest określenie cechy T. Możemy być proszeni o ocenę stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, czyli wtedy pozostałe cechy M i M. Możemy być też proszeni o ocenę po leczeniu neoadiuwantowym, czyli po chemioterapii. I możemy być też proszeni o dalszą kontrolę takiego leczenia. W pierwszej kolejności tutaj pokrótce opowiem o potwierdzeniu obecności zmiany ogniskowej.
Czyli takim badaniem, które jest wykonywane w pierwszej kolejności, jest na ogół tomografia komputerowa. I pamiętajmy, że rak gruczołowy najczęściej lokalizuje się w głowie trzustki. Najczęściej jest to zmiana hypodensyjna, czyli słabiej zakontrastowana niż pozostały miąższ trzustki. Często, tutaj widoczna jest ta zmiana, często dochodzi do poszerzenia przewodu trzustkowego obwodowo do zmiany. To jest typowy obraz, czyli zmiana nacieka, przewód trzustkowy i obwodowo do niego występuje jego poszerzenie. Może też towarzyszyć poszerzenie dróg żółciowych i oczywiście atrofia obwodowej części trzustki, czyli masa, poszerzenie wirsunga i atrofia obwodowej części trzustki. To jest taki typowy zestaw zmian przy obecności nacieku raka gruczołowego trzustki. Chciałam tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że zmiany są hypotensyjne, wiąże się z tym, że rak gruczołowy trzustki wytwarza bardzo dużo tak zwanego podścieliska, takiego włóknistego. Im większa ta zmiana jest, tym więcej jest tego podścieliska, tym bardziej zmiana jest hypotensyjna najczęściej. W przypadku małych zmian jednak tego podścieliska jest jeszcze bardzo mało. W związku z tym mały rak trzustki może nie być hypotensyjny, może być izodensyjny, więc może być w badaniach tomografii komputerowej praktycznie niewidoczny, ale pamiętajmy o tych pośrednich objawach, czyli poszerzeniu przewodu trzustkowego obwodowo do zmiany ogniskowej i atrofii, która się pojawia. Jeżeli widzimy takie cechy pośrednie, a nie ma tutaj ewidentnej przyczyny, to my musimy tę przyczynę bardzo tutaj mocno podejrzewać. Jeżeli widzimy taki obraz, pacjent nie ma danych na przewlekłe zapalenie trzustki, nie ma jakiejś szczególnej historii trzustkowej, to jest to taka alarmująca sytuacja, gdzie powinniśmy tą diagnostykę pogłębić w krótkim czasie, czyli nie zostawiać takiego pacjenta do bardziej odległej kontroli, tylko wykonać dalsze badania albo EUS, albo rezonans magnetyczny, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tutaj nie kryje się zmiana ogniskowa. Taka zmiana ogniskowa jest bardzo wtedy prawdopodobna. W rezonansie magnetycznym na ogół możemy zobaczyć troszeczkę lepiej zmianę ze względu na lepszą rozdzielczość tkankową. Może się ona w którejś sekwencji, czy w dyfuzyjnej, czy po kontraście, lepiej wyodrębnić. I oczywiście endosonografia w przypadku małych zmian jest bardzo pomocna. Badanie to pozwala również na ewentualne pobranie biopsji z takiej małej zmiany dla potwierdzenia jej charakteru. W przypadku podejrzenia raka trzustki oczywiście mamy pewne różnicowanie. Tutaj to różnicowanie nie jest takim kluczowym przedmiotem tego wykładu, ale musimy oczywiście różnicować z innymi guzami nowotworowymi i też nienowotworowymi, czyli rak brodawki Fatera, zmiany przerzutowe, chłoniak. Tutaj różnicuje ze zmianami właśnie słabo unaczynionymi, ewentualne właśnie stłuszczenie głowy trzustki i zmiany zapalne, czyli odcinkowe ostre zapalenie trzustki, czy forma przewlekłego zapalenia trzustki, na przykład zapalenie bruzdy trzustkowo-dwunastniczej, czy ogniskowa forma autoimmunologicznego zapalenia trzustki. Przejdziemy teraz do oceny resekcyjności. Skoro już znaleźliśmy zmianę ogniskową i mamy podejrzenie, że to jest rak, musimy ocenić resekcyjność, czyli zobaczyć, czy zmiana nadaje się do usunięcia. Głównie będziemy oceniać stosunek do naczyń i mamy tutaj po prostu ocenić szansę na uzyskanie resekcji tak zwanej R0, czyli wtedy, kiedy zmian nowotworowych nie ma w linii cięcia. W związku z tym będziemy oceniać naczynia. Tutaj są takie różne terminy, z którym chciałam, żeby Państwo się zaznajomili, czyli takie przyleganie, czyli abutment po angielsku, to jest kontakt z naczyniem poniżej 180 stopni.
ale kiedy to naczynie ma gładki, prawidłowy zarys. Możemy mieć też encasement, czyli takie otaczanie. Kiedy kontakt z naczyniem przekracza 180 stopni, wtedy ryzyko naciekania takiego naczynia za samo to przyleganie ocenia się na prawie 100%. Czyli jeżeli zmiana otacza naczynie powyżej połowy jego obrysu, wtedy traktujemy to, że to jest naciekanie tego naczynia. Mamy też involvement, czyli invasion, czyli taka inwazja, naciek naczynia, kiedy to przyleganie do naczynia może być mniejsze niż 180 stopni, ale zarys naczynia jest nieprawidłowy, gdzie widać ewidentnie, że po prostu zarys jest zmieniony poprzez zmianę ogniskową, w związku z tym jest to też cecha nacieku naczynia. W przypadku raka trzustki zmiany dzielimy na resekcyjne, tak zwane borderline, czyli graniczne i nieresekcyjne. Zmiana z definicji resekcyjna jest to taka zmiana, gdzie jest brak kontaktu guza z jakimikolwiek naczyniami tętniczymi i brak kontaktu guza z żyłami lub ten kontakt poniżej 180 stopni bez nieregularności zarysu naczynia. Tak, czyli tylko to takie dotykanie do naczynia żylnego jest tutaj dopuszczalne. Na drugim końcu mamy zmiany nieresekcyjne, czyli to wtedy, kiedy jest kontakt z naczyniem tętniczym powyżej 180 stopni, czyli naciek tętnicy kreskowej górnej lub pnia trzewnego, jakikolwiek kontakt z aortą. To są zmiany nieresekcyjne lub zajęcie żyły kreskowej górnej lub wrotnej z brakiem możliwości rekonstrukcji. Czyli tutaj widzą Państwo, że to już nie sam radiolog, tylko to już musi być radiolog z chirurgiem. Tutaj planowanie zabiegu operacyjnego jest oczywiście zadaniem głównie chirurga i to on podejmuje decyzję co do możliwości tej resekcji. W związku z tym my tutaj możemy dostarczyć te dane, a to chirurg mierzy swoje możliwości i zamiary i na tej podstawie będzie to robił, na podstawie tych danych, które my mu tutaj dostarczymy. Ale tutaj zwracam uwagę na te wszystkie szczegóły, żebyśmy właśnie w naszych opisach radiologicznych, w naszej ocenie umieli dostarczyć tych informacji, ażeby chirurg mógł tą decyzję dobrze podjąć. Zmiany tak zwane borderline, czyli graniczne, to jest kontakt poniżej 180 stopni z tętnicą kreskową górną lub pniem trzewnym lub kontakt z tętnicą wątrobową wspólną, odmiennie położoną lub dodatkową prawą tętnicą wątrobową umożliwiającą resekcję i rekonstrukcję. Jeżeli chodzi o naczynia żylne, kontakt z żyłą kreskową górną lub żyłą wrotną powyżej 180 stopni lub naciek tak poniżej 180 stopni z nieregularnością zarysu naczynia lub zakrzepica, kontakt z żyłą główną dolną, jeżeli jest możliwość rekonstrukcji naczyń. Czyli tutaj no, bardzo ważny jest już taki ocena po prostu możliwości chirurgicznych. Sugeruje się stosowanie takich gotowych arkuszy, które można przełożyć na polski i po prostu wypełniać. Wtedy mamy pewność, że żadnego aspektu po prostu w naszym opisie nie pominęliśmy, bo tak jak z pamięci piszemy, no to może się trafić, że o jakimś tam naczyniu i o jakiejś strukturze zapomnimy. Jeżeli byśmy mieli taki gotowy zestaw pytań, no to po prostu piszemy, że wtedy o niczym po prostu nie zapomnimy. Czyli tutaj przykład takiego resekcyjnego guza, brak kontaktu z tętnicami i brak kontaktu z żyłami lub kontakt poniżej 180 stopni, takie przyleganie do żyły głównej, do żyły wrotnej bez jej zmiany zarysu jest właśnie tutaj dopuszczalny. W przypadku, kiedy stwierdzimy już taką zmianę ogniskową w trzustce, musimy się zastanowić, zanim pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego, powinniśmy jeszcze wykluczyć obecność przerzutów.
Stąd tutaj kolejnym krokiem jest ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej i to dotyczy już całego organizmu. Podstawowym badaniem jest oczywiście tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy i ewentualnie uzupełnienie o rezonans magnetyczny jamy brzusznej czy wątroby w przypadku występowania wątpliwości co do charakteru zmian wnioskowych w wątrobie, ewentualnie u wybranych pacjentów badanie PET. Czyli tutaj prosta sprawa, zanim pacjent będzie miał decyzję o radykalnym, takim próbie radykalnego leczenia operacyjnego, jeżeli są takie możliwości, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, to musimy jeszcze zobrazować całe ciało, ażeby wykluczyć zmiany przerzutowe. I teraz takie ciekawe zagadnienie. Oczywiście wśród wszystkich pacjentów z rakiem trzustki, z jakimi się spotykamy w naszych badaniach obrazowych, szybkość, z jaką postępuje ta choroba, sprawia, że w sumie mało ich zostanie zakwalifikowane do, będzie resekcyjna na wstępie. Większość pacjentów będzie nieresekcyjna lub ewentualnie będą borderline i wtedy będą kwalifikowani do chemioterapii. Taka ocena po chemioterapii jest bardzo ważna, ponieważ daje jeszcze szansę na resekcję zmiany. Jeżeli zmiana była borderline, a odpowiedź na chemioterapię jest dobra, to wtedy taka próba leczenia operacyjnego może być podjęta i jest współcześnie bardzo zalecana. Tutaj ta ocena po chemioterapii jest bardzo ciekawa i tutaj rola radiologa okazuje się jest bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że mamy dużą tendencję do niedoszacowania odpowiedzi na leczenie. A to wszystko wiąże się z tym faktem, o którym już wcześniej wspominałam, że rak trzustki produkuje bardzo dużo podścieliska, ma bardzo obfite, włókniste podścielisko. Podścielisko to włókniste nie za bardzo reaguje na chemioterapię. To komórki nowotworowe umierają, ale podścielisko na ogół zostaje. Dlatego w naszych badaniach obrazowych podścielisko po chemioterapii jest na ogół nadal widoczne, ale okazuje się, że w obrębie tego podścieliska jest dużo mniej komórek nowotworowych, jeżeli odpowiedź na leczenie jest dobra. Także to jest bardzo mylące, ponieważ po chemioterapii część tego nacieku włóknistego nadal jest bardzo dobrze widoczna, mimo bardzo dobrej odpowiedzi na leczenie. Czyli my traktujemy wtedy, to mamy taką tendencję do traktowania wszystkiego, co widzimy, jako nacieku nowotworowego. Natomiast potwierdzają w badaniach histopatologicznych takich preparatów, że na ogół, jeżeli odpowiedź na chemioterapię jest dobra, czyli ta zmiana ogniskowa się zmniejszyła, to najczęściej w tej szarej masie widocznej w tomografii komputerowej nie ma już komórek nowotworowych i taki pacjent może być kwalifikowany do leczenia, nawet jeżeli zmiany te dochodzą do naczyń. Czyli jeżeli pacjent jest borderline i jest kwalifikowany do chemioterapii przed takiej i ponownej oceny z założeniem, że być może osiągnie tą resekcyjność, to wtedy jakakolwiek odpowiedź lub stabilny nawet obraz po leczeniu świadczy z dużym prawdopodobieństwem o dobrej odpowiedzi histologicznej. Tak? Czyli tutaj w dyskusjach z klinicystami musimy mieć to na uwadze, że niekoniecznie to, co widzimy, jest naciekiem nowotworowym. Jeżeli jest dobra odpowiedź, to znaczy, że w większości naciek ten może być jedynie naciekiem włóknistym. I tutaj to jest takie trochę podsumowanie, czyli jeżeli mamy zmianę borderline i jest obraz stabilny albo zmniejszenie zmiany i kontaktu zmiany z naczyniami, to sugeruje się jednak próbę operacji.
podobnie w zmianach miejscowo zaawansowanych, również jeżeli po chemii jest dobra odpowiedź, to proponuje się współcześnie eksplorację co najmniej tego terenu i próbę jednak wykonania resekcji. W podsumowaniu, podstawowym badaniem obrazowym w ocenie zaawansowania raka trzustki jest oczywiście tomografia komputerowa. Pamiętajmy o objawach pośrednich, czyli poszerzeniu przewodu Wirsunga, atrofii trzustki, przy braku innych objawów czy cech przewlekłego zapalenia trzustki. Musimy wtedy myśleć, że być może tam jest zmiana ogniskowa i kontynuować diagnostykę. Ocena resekcyjności głównie polega na ocenie naczyń, przylegania do naczyń, kontaktów naczyniowych, a ocena po leczeniu noadiuwantowym, pamiętajmy o naszych tendencjach do niedoszacowania regresji w tomografii komputerowej, że przeważnie jeżeli jest jakakolwiek regresja, to biologicznie jest ona lepsza niż to, co my widzimy w tomografii komputerowej. I dziękuję bardzo Państwu za uwagę.